Jestem sobie tu na parkingu w Warszawie wraz z moim rudym garbusem. Będziemy podejmować kolejnego gościa. Tym razem to jest człowiek, który jest bardzo, bardzo szybki. Na dodatek ma wiele tytułów. Jest indywidualnym mistrzem świata juniorów. Jest indywidualnym mistrzem Polski. Brakuje mu chyba tylko mistrza świata. Ciekawe, czy go zdobędzie. Ważne jest to, że po prostu lubi szybko jeździć. Ale nie samochodem, a motocyklem, i to specyficznym, bo takim, który skręca tylko w lewo i napędzany jest prawie wódą, bo metanolem. Mowa o żużlowcu, Maćku Janowskim. Człowiekiem, który wchodzi w łuk podobno najlepiej na świecie i najlepiej na świecie podobno też driftuje motocyklem. On za chwilę pojawi się tu, będę go pytał, jak to jest, czy ten żużel jest znany, czy nie, czy on potrafi w ogóle skręcać w prawo. No i chciałbym zadedykować również taką małą piosenkę innemu żużlewcowi, Krzysztofowi Kasprzakowi, o którym też prawdopodobnie będzie. Piosenka brzmi And you say, and you say, anyway, and you say, anyway, and you say, anyway. Już za chwilę Maciek Janowski. Zapraszam arcyserdecznie. Dzień dobry, panie Maćku. Dzień dobry, witam serdecznie. Ładniejszą mam furę na szczęście. Czystszą na pewno. Siemanko. Siemanko. Cześć. Strasznie to szybkie? Nie. Ja jeżdżę bardzo powoli, muszę uważać, mam za dużo punktów. Przecież ty w kółko jeździsz gdzieś między trasami, jak możesz wolno jeździć. Kto ci w to uwierzy, Maciek, powiedz? Wiesz co, ja jestem przyzwyczajony do zbierania punktów na torze i to trochę się przełożyło na drogę, więc teraz muszę jeździć bardzo powoli. A ile masz punktów? Podobnie jak lat, wiesz, 23. Czyli na styk. Tak, na styk. Hardcore zawsze dobry. Ty jakoś, wiem, że jesteś wkręcony w motocykle, w samochody też? Trochę motoryzacja gdzieś tam cię jarała? Wszystkie sportowe rzeczy, od motocykli, samochody. No ogólnie lubię szybko jeździć. A jednak. Tak. To zapraszam cię do czegoś, co wolno jeździ tak naprawdę, ale jeździ kozacko, chodź. Powiedz, że się boisz. No boję się. Ja też. Z tobą nigdy nie jeździłem. Ja bym się bał, ja też jeszcze nie jeździłem, bo to wiesz, kazali mi zrobić prawko na część tego programu. Bez wspomagania, widzę, że tutaj... Biceps robię, to wiesz, to nie ma lip. Będziesz mistrzem świata, czy nie? Będę. Koniec rozmowy, dziękuję, do widzenia. Panie Maćku, pan to jest podobno najzdolniejszym polskim. Teraz jest dużo tych zdolnych młodych, ale młody, zdolny, tytułów nawalone. Zostało ci tylko indywidualne mistrzostwo świata, bo jesteś indywidualnym mistrzem świata juniorów, drużynowo jako reprezentacja też medal wywalczyłeś. Został ci jeden tytuł. Mistrzostwa świata w żużlu. Czy to jest tak, że świat cię rozpoznaje, czy to jest dyscyplina, którą jara się grupka ludzi i nic z tego więcej nie wynika? Tak uczciwie. Wiesz co, zdarza się najczęściej na lotniskach. Przeważnie są to Anglicy. Chociaż ostatnio jedna osoba z Argentyny mnie rozpoznała, co było dla mnie dużym szokiem. Więc zdarza się, a chociaż wiesz, no żużel to nie jest piłka nożna, nie? Więc mamy taką swoją część też prywatną, którą sobie bardzo cenimy, bo wiesz, nie zawsze chcesz, żeby ktoś gdzieś tam cię rozpoznawał bądź wytykał palcami, nie? Więc to jest właśnie w żużlu fajne, że... Możesz być sławny, ale nie musisz. Dokładnie, ale idziesz we Wrocławiu na miasto i możesz być inkognito czasami. Istnieje w żużlu takie pojęcie jak grupis. Są laski, które polują na żużlowców, żeby się z nimi oficjalnie po jakimś wielkim turnieju przespać? Wiesz co? Kurde. Słuchaj, no nie owijaj, no możesz powiedzieć, zdarzyło ci się, że pukała do ciebie dama odwalona w bieliźnie i mówiła Maciuś. Przychodzą golasy na Instagram? Nie. Nigdy się nie zdarzyło? No może parę razy. O, czyli jednak. No i co, ale... spoko, czy nie? Wiesz co, no nie wiem. To ja jakby co, to sprawdzę, dobra? Ja słyszałem taką obelgę oczywiście o tym, że to jest w ogóle żużlec, jakiś sport, gdzie są karły i śmierdzi wódą. Możesz sobie czasami powiedzieć, dobra, skończyłem sezon, jadę melanż opór. Czy to już jest tak, że jesteś rozpoznawalny i przypał? Nie w sezonie, poza sezonem. Wiesz co, my jakby... Kampy melanżowe żużlowców, że wybieracie miejscówkę i tam po prostu cała kadra. Jakby ja się trzymam z taką małą grupą żużlowców, z którymi często wyjeżdżamy na wakacje. Mm-hmm. Mamy taki miesiąc, gdzie pizza... Jointy. Ja tego nie powiedziałem. Nie, bo ja słyszałem tę opowieść, ktoś mi mówił, to dlatego wiedziałem, co jest dalej. Wiem, że grasz na konsoli dużo.
jeździsz w WRC, pykasz w piłę. Jest tak, że można cię znaleźć po ksywce, że ludzie normalnie czasami polują cię albo pytają cię na Instagramie, na jakich ksywkach grasz i później, wiesz, mierzą się z tobą? Internetowo tylko kiedyś w Counter-Strike grałem, ale w FIFA... Miałeś swój klan i w ogóle tak, tam... Tak, wiesz. Byłeś ziomalem ze szczelbą i tak, nożem. Tak, ale raczej tutaj z ziomalami lokalnie, wiesz... Czy nie masz szans na to, że ja jako losowy człowiek po prostu zadzwonię albo napiszę do ciebie tam na Instagramku, hej, hej, słuchaj. Hej, hej, słuchaj. Jak ty do mnie zadzwonisz, to na pewno stworzę ten... Znaczy, jeżeli profil. Dasz Rudemu swoją ksywę, to ten świat upadnie i zamknął PlayStation Network. Powiem ci szczerze, to bardziej w tę stronę idzie. Bywa, że wiesz, że ludzie pytają, czy na przykład nie przyjadę do nich na ślub motorem. Jesteś chyba mocno rapowy, co? Jesteś u Sitka w teledysku, wszyscy oficjalnie wiedzą, że o, ten Janowski to ziomek Sitka, Wrocław, sztywno. Elo, mordo, ten Janowski to ziomek Sitka, Wrocław, sztywno, z fartem, elo. Głównie chyba rap w twoim życiu lata, co? Bardzo dużo słucham Mesa. Przez wszystkie płyty. Mhm. A Mes cię też ogląda, czy nie? Wiesz co, w ogóle Mes wpadł do mnie na urodziny, 26. Co ty gadasz? W Wrocławiu miał koncert i moi znajomi... zrobili mi taką niespodziankę, że po koncercie ściągnęli Mesa na Bibę. Co ty gadasz? No, więc byłem w dobrym szoku. Piotrze Mesie, słuchaj, sprawa, jeżeli będzie ślub Maćka Janowskiego, chciałbym, żebyś na nim zaśpiewał. Głupia propozycja, głupie gadanie, ale byłoby ci miło. Nie, no byłoby mi miło, jakby Piotrek wpadł na melarz. Czyli ja mam go zaprosić, on ma wpaść, jak ty go nie zaprosisz, to on sam na to wpadnie, to jest git. Nie no, raczej do ślubu jeszcze daleko, więc spokojnie. Trzymam, tak? Ja jestem żużlowcem, stary, a mnie nie ma 80% czasu. A kierowcy tirów to myślisz, że co mają w życiu? Dobra, Maciek, słuchaj, wszystko spoko, ja cię bardzo lubię, ale cię wyrzucam też tu. Pod kościołem. Słuchaj, no jest okazja. Masz coś na sumieniu? Zamknięte chyba jest. Instant. Ja ci otworzę. Mam znajomość. Ja mam dla ciebie tutaj taką, wiesz... No co ty gadasz? Jeden... Pokaż. Pa, i teraz żółwik, bo teraz już mam twoją czapę, to jestem... Teraz będziesz miał golasy. Teraz, słuchajcie, golasy, wysyłajcie zdjęciasy. Trzymaj się, Maciek. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego, pozdro. Hej. Kurwa, jaki skwar tu jest. Ja pierdolę.